grupa profesjonalistów znająca się na tym, co robi i oddana temu, co robi. Pozytywni pracoholicy. Pierwsza moja myśl to najlepsi w branży. Opcjonalnie drużyna. Są to ludzie, z którymi nie tylko dobrze się pracuje, ale z którymi też po prostu dobrze spędza się czas. Ekipa do zadań specjalnych. Mój zespół to wspaniała ekipa, to zdolni i ambitni ludzie. Trudno określić nasz zespół jednym zdaniem. To zespół jest podstawą TDJ Estate, a TDJ Estate ma szczęście do budowania dobrego zespołu. Wspaniali ludzie prywatnie, świetni fachowcy, ludzie, z którymi bardzo fajnie spędza się czas. Dobrze się pracuje i dzięki nim przyjazd do pracy, wejście do biura zawsze jest z uśmiechem na twarzy. Z tego, że coś po mojej pracy i nie tylko całego zespołu zostaje, to znaczy zmieniamy nasze otoczenie. Budynki, drogi, cokolwiek w życiu człowiek robił, to gdzieś to zostaje i to jest fajne. A czy człowiek dumny nigdy nie jest, bo zawsze gdzieś tam z tyłu głowy chodzi, że mogłoby być lepiej? Ale generalnie no, dumny jestem z tego, co się tworzy, co tym naszym wysiłkiem, wylanym potem, nieprzespanymi nocami powstaje. Dumny jestem z tego, że pracuję przy projekcie Osiedla Franciszkańskiego, które wpływa na setki ludzi tak naprawdę. Bo my stworzymy to osiedle, a później ludzie przez długi, długi czas będą mieszkać w tym miejscu. Że klienci do mnie wracają. Zaufanie klientów do mnie, do firmy, że wracają po latach, trafiają do mnie dzieci naszych klientów. Że realizujemy obiekty i przestrzeń z myślą o przyszłych użytkownikach, ich komforcie. Tworzymy miejsca, w których chętnie sami chcielibyśmy zamieszkać. Z tego, że jestem częścią wspaniałego zespołu i z tego, że tworzymy nowe miejsca dla ludzi, spełniamy ich marzenia. Z tego, że miałem okazję trafić do tej firmy, w najlepszym dla mnie możliwym okresie, czyli u progu wielkich zmian, planów rozwojowych oraz w momencie budowania strategii. Dzięki temu mam możliwość przerastać razem z tą firmą. Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Myślę, że ta duma to jeszcze przyjdzie, taka największa. Natomiast z tych relacji, myślę, które zawiązaliśmy przez te lata i przez te 3 lata pracy, przyjaźni, które się nawiązały, myślę, że to jest taka największa duma w tej chwili. Możliwość pracy nad różnorodnymi projektami. Na pewno z mojego zespołu, z Artura i z Kasi oraz z wszystkich 39 osób, z którymi mam przyjemność i mam zaszczyt pracować na co dzień.